Gosia, czy ty otrzymujesz dużo wsparcia od kobiet, czy raczej jest to w zupełnie innym kierunku? Wiesz, ja jestem osobą, która jest otoczona ogromnym wsparciem mojej rodziny i mojego najbliższego grona. I szczerze mówiąc, to jest miejsce, w którym tego wsparcia szukam. Ale ostatnio zawodowo otrzymałam bardzo duże wsparcie od kobiet i mam takie poczucie, że przychodzi dobry czas dla wspierających się nawzajem kobiet. No ja tak żyję, no jak najbardziej. Kobiety są cudowne. Oczywiście czasem trafiają się też jednostki trudne, ale my kobiety powinnyśmy się wspierać jak najbardziej. Tak jak faceci odkryli to bardzo dawno temu, tak jak my teraz dochodzimy do tej siły i powinnyśmy się wspierać. Kiedy otrzymałaś najwięcej wsparcia od kobiet? Najwięcej? Wiesz co, w momencie chyba takiego kryzysu. Przyjaciółki przyszły z pomocą, nie? Na rozmowy od mamy mojej, od babci. Duże wsparcie. No. I dużo spotykam cudownych kobiet na planach, wspaniałe dziewczyny od make-upu, od kostiumów. Jest dużo fajnej energii. Ale muszę powiedzieć szczerze, że spotykam na swojej drodze dużo kobiet, które były też nieprzychylne. I trzeba umieć nie trwonić energii, jak widzisz opór ze strony tej kobiety, po prostu nie wchodzić w to i nie trwonić swojej energii. Cześć. Bardzo miło mi Was tutaj widzieć i tak się zastanawiam, co Wy myślicie o tym wspieraniu kobiet i o tym, że teraz tak dużo mówi się o tym, jak ważna jest taka wiara właśnie w to, aby kobiety zaczęły wierzyć w siebie. Mogę ja odpowiedzieć? Proszę. Powiem szczerze, że obserwuję od ponad 20 lat, że kobiety zaczynają coraz widoczniej rządzić światem. Powiem szczerze, że jestem bardzo za, ponieważ wszystko, co najlepsze w moim życiu, zawdzięczam swojej kobiecie, czyli swojej żonie. I wydaje mi się, że oddać kobietom w pewien sposób stery, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Ja również dołączam się tutaj do słów Adama. Uważam, że kobiety są niedoceniane obecnie w dzisiejszych czasach, więc jak najbardziej taka inicjatywa jest bardzo przydatna i odważna.